Witam na gorąco po konferencji prasowej w Londynie, konferencji prasowej, której plakat wrzucam w tej chwili, wygląda jak plakat zrobiony do gry z PlayStation. Ktoś policzył ponad 1000 zwycięstw, 30 porażek tych zawodników, którzy wyskakują na ring. Tak to wygląda, 12 promotorów pracowało przy tym, żeby tą walkę zrobić, a tak naprawdę to pracował tylko jeden i w ogóle nie jest promotorem, natomiast ma więcej pieniędzy niż Bóg, czyli Turki Ali Al-Shvili, czyli człowiek z Arabii Saudyjskiej, który tą galę zrobił w 12 minut. 12 minut to przesadziłem, ale w 12 dni. Słuchajcie, to jest bezprecedensowa gala, zrobiona przez 12 dni przez człowieka, o którym podczas całej tej konferencji prasowej, którą przed chwilą skończyłem oglądać, mówiło się o człowieku, który ma nieprawdopodobną wizję. I dlatego wszystkim się to podobało i dlatego wszyscy tą galę zrobili. Wiecie, jak jest wizja po arabsku? Money, pieniądze, dolary. To jest człowiek, który prawdopodobnie ma tą wizję, natomiast przede wszystkim ma za sobą ludzi, dla których 100 milionów dolarów to jest, znajdują w kieszeni starego płaszcza, którego dawno nie nosili. Jednym z głównych sponsorów stojących za tą walką jest firma Aramco. Zobaczcie, co to jest Aramco. 100 milionów to dla nich jest odpis podatkowy za miesiąc albo za tydzień. Prawdopodobnie coś koło tego, także oczywiście wizja, natomiast nie wizja tych 12 promotorów posadziła przy jednym stole, nie wizja spowodowała, że tą galę 23 grudnia zobaczymy, tylko jedna krótka piłka, po prostu ci najważniejsi na tej gali dostali czek, proszę sobie wypisać sumę, jaka by wam pasowała, oczywiście nie wariuj, ale mniej więcej wiemy, co jest grane, ile jesteś warty, wypisz ten czek i proszę bardzo, galę mamy. Niesamowite wydarzenie. Nie będę w tej chwili rozkładał na części pierwsze, co oznacza na przykład, że Anthony Joshua nie ma w narożniku trenera, o którym tak wiele dobrze mówił, czyli Derricka Jamesa. Ben Davison wraca do jego narożnika. Nie będę na razie na te części pierwsze rozkładał, co i jak to ma być o tej konferencji, której gwiazdą, czy chciał być, czy nie chciał być, a myślę, że doskonale wiedział, co robi, była wcale nie człowiek z main eventu, wcale nie człowiek nawet z co-main eventu, tylko Black Polska, Black Cocktail, Jarrell Miller, do niego dojdziemy. Zestawienie rzeczywiście niesamowite tego wszystkiego, co zobaczymy na ringu. Widzicie te nazwiska 23 grudnia, przypominam, Riad. W większości, z pierwszych 6 walk, to każdy z tych walk to może być main events. Walki, które są, trzecie od końca, bywają na galach po każdej stronie oceanu podawane jako główne danie wieczoru. A tu są gdzieś trzy od końca, to jest ta wizja. Na początku wyjaśniłem, co oznacza słowo wizja w Arabii Saudyjskiej. Bivol. Bivol, który gdyby nie ten pojedynek, nawet by nie walczył w tym roku. Pięściarz wybrany w 2022 roku najlepszym pięściarzem świata. Wybrany jako pięściarz roku, może tak, jako pięściarz roku. I całkowicie zasłużenie walczy na przykład z Lyndonem Arturem. Chcemy się dowiedzieć czegoś zakulisowego, oglądamy konferencje prasowe ludzi, którzy są nieprzygotowani na konferencje prasowe, bo zapytany przez Toda Grishama, kiedy się dowiedziałeś, że walczysz, odpowiada, chyba 3 czy 4 dni temu. Także to, co ja powiedziałem, że cała gala zrobiona przez 12 dni, to jest wszystko prawda. Sam Eddie Hearn, mówiąc o Anthonym Joshule, mówi, gdyby ktoś mi powiedział 2 tygodnie temu, że on zawalczy w tym roku, to bym się zaśmiał. Zawalczy w tym roku. To wam mówi o tym, jak rzeczywiście niesamowita sprawa jest z tą galą. Ta gala wymyka się jakimkolwiek wcześniejszym porównaniom. Do niczego nie można jej porównywać. Dla mnie w ogóle niesamowity fakt, że praktycznie do końca, jako dziennikarza, do końca trzymane w tajemnicy
konferencja prasowa, jak to w ogóle udało się zrobić i informacje podane o tym, że konferencja prasowa jest i o której godzinie są 2 godziny przed. Normalnie o takich konferencjach to się mówi 2 miesiące do przodu. Wszyscy wiedzą, gdzie to będzie pokazane, a tutaj, ponieważ sponsorom i tak jak mówię, nie miejmy żadnych złudzeń. Ta walka jest walką zrobioną przez ludzi z Arabii Saudyjskiej. To, że występował tam Eddie Hearn, do którego wrócimy. To, że występował tam Frank Warren, do którego za chwilę wrócimy, bo tych panów przy jednym stole raczej trudno zobaczyć. I to tak na poważnie, a nie, że udają, żeby coś tam podbić. To tylko i wyłącznie zasługa jest tego, że tam po prostu było tyle pieniędzy, że nikt tych pieniędzy jeszcze takich nie widział. Za jedną galę, ja myślę, że to jest najdroższa gala w historii boksu. I myślę nawet, że nawet nie ma porównania do czegokolwiek innego. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że Deontay Wilder, który zarabia 10-20 milionów za walkę, czy Anthony Joshua, który zarabia 10-20 milionów za walkę, tak wskakują, wsiadają do samolotów, czy są to prywatne jets, czy nieprywatne, nie ma znaczenia, bo taki przywiózł Deontaya. Podobno, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, nieważne, no, co te 50 tysięcy za przelot, co to by było dla szejka, ale to nie są ludzie, którzy skaczą na tej zasadzie, że wrzucam wszystko, co robiłem. Im trzeba zapłacić niesamowite pieniądze. Tak jak mówię, ja myślę, że suma tej gali, nikt tego dokładnie nie wie, bo mniej więcej wiemy, ile zarobią te A-side, czyli te główne postacie, natomiast nikt specjalnie nie wie, ile zarobią ci mniejsi. Na przykład Derek Chisora powiedział, że jemu zaoferowano walkę z Jarrellem Millerem, ale on odmówił, bo te pieniądze się nie zgadzały i powiedział gościom z Arabii Saudyjskiej, to sobie weźcie Daniela Dubois. No i mamy Daniel Dubois kontra Jarrell Miller, co nawiasem mówiąc jest znacznie lepszą walką niż Chisora kontra Miller. Bez dwóch zdań. Przynajmniej dla tego, który prowadzi ten vlog, czyli dla mnie. Jedna po drugiej, jak patrzycie na tą walkę, no dwie główne walki wieczoru. Dwie główne walki wieczoru, czyli Wilder kontra Joe Parker. Plus mamy oczywiście Anthony Joshua kontra Valin. Doskonale zna się Anthony Joshua z Valinem. Walczyli 2 razy jako amatorzy, rok po roku, 2 razy na punkty wygrał. 2 razy wygrał na punkty Anthony Joshua. Ktoś, nie wiem, napisał kilkadziesiąt minut temu, przyznam się szczerze, że już nie pamiętam kto, bo za dużo rzeczy naraz było robionych, że o, Valin ma w sobie coś z usyka. Valin ma 0 z usyka w sobie. Okay? Poza kolorem skóry to nie ma zupełnie nic, więc to zupełnie bezsensowna rzecz. Natomiast to jest gościu, który potrafi się ruszać. Natomiast czy jest potwornym zagrożeniem dla Joshua? Nie. Bookmacherzy już mają 4 do 1 tej Joshua, natomiast aż 6 do 1 w walce Joe Parkera z Deontayem Wilderem. Ja bym odwrotnie dał. W jednym i w drugim przypadku faworytem jest oczywiście i Joshua, i Wilder, ale dla mnie mniejszym faworytem. Dlatego, że 2 lata bez boksu. Naprawdę. 2 lata bez boksu Deontaya Wildera. Joe Parker ostatnio wyglądał jakiś taki zenergetyzowany. Sam mówi, że nowe pomysły trenerskie, że po prostu już był moment, kiedy wychodził na ring niekoniecznie po to, żeby tylko wygrać. Teraz dla niego najważniejsze było to, żeby wyjść na ring, spróbować swoich sił z Wilderem. Mówi, niespełna 48 godzin zajęło nam dyskutowanie na temat pieniędzy. Przy tym całych zastrzeżeniach, o których mówiłem, że tam przy tych propozycjach, które były, to nie było specjalnie o czym dyskutować, ale w każdym razie się zgodził. W każdym razie się zgodził, nie było to wielki problem. A to może być ciekawa walka. Dla mnie to jest może nie najrówniejsza walka tego wieczoru, bo do najrówniejszej walki tego wieczoru za chwileczkę przejdziemy, bo nie chcę tego robić zbyt długiego. Natomiast to jest ciekawa walka, bo ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po Wilderze po 2 latach. On sam nie wie, czego się spodziewać po 2 latach. Tak jak mówię, no wiemy, że walczył 13 miesięcy temu, ale walczył z Heleniusem. To jak to wyglądało, to wszyscy pamiętamy. Tego sztywnego Heleniusa po kilkudziesięciu sekundach, nie wiem, 2 minuty chyba walka trwa. Tak naprawdę walczył ostatnio walczył 2 lata. 2 lata temu i parę razy leżał na deskach i w końcu skończyło się jego knockoutem. To była walka z Tysonem Fury. Jak się zachowa, jak zostanie uderzony? Nie wiemy, bo Heleniusowi się to specjalnie nie udało.
Bardzo, bardzo dobra walka. Walki, oczywiście, że na tej gali również są totalne mismecze, ale to takie totalne mismecze, bo walka może Zoro kontra Opetaja to aż nie jest taki tragiczny mismecz, bo jeden niepokonany, więc w sumie nie mogę powiedzieć, że widziałem go pokonanego. Myślę o Zoro, Elisie Zoro, Brytyjczyku, który ma pas WBO Europe, ale z drugiej strony mamy Opetaję, który jest na pewno najlepszym obecnie pięściarzem wagi junior ciężkiej. Niedawno walczył 23 grudnia, bez problemu wyskoczy, nie ma tutaj żadnych problemów. W kurtce przyjechał i cały czas siedział, bo z Australii ledwo przeleciał i do Australii z powrotem wylatuje. To jest mismatch. To jest mismatch, biorąc pod uwagę, z kim się bił i z kim wygrywał Jay Opetaja, i jak popatrzymy, z kim się bił i z kim wygrywał Elis Zoro. Natomiast oczywiście mismatchem na potęgę setną, razy 1000 nawet, więcej niż setną, to jest pojedynek człowieka z Chorwacji, który naprawdę, jak nawet na konferencji prasowej Hergowicz mówi, że ja tak naprawdę czekam na to, kto wygra walkę Fury kontra Usyk, bo później moja kolej, no to wiadomo, co on myśli o Marku Dimori, który ma 41 lat, jest 300 i tak naprawdę ja, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że on w ogóle walczy. Jak usłyszałem wczoraj po południu to zestawienie, czyli Dimori kontra Hergowicz, to nawet chyba sobie tutaj zapisałem, jak znajdę, to zaraz wam powiem, że on się męczył z jakimś gościem, który jest 900 na liście, wygrał na punkty w ostatniej walce Dimori i wyskakuje na Hergowicza. To jest kompletny mismatch, nawiasem mówiąc, zupełnie niepotrzebna dla mnie walka. Tam również walki Franka Sancheza z Juniorem Fa i Mahmudowa. A nie wiem specjalnie, co o tym myśleć, to też takie walki dołożone. W dalszym ciągu, Frank Sanchez, wiecie, że nie jestem fanem, jak nie wiecie, to w tej chwili już wiecie, dołożony do gali to zawsze coś tam dodaje, bez dwóch zdań, bo nazwisko ma, rekord ładnie wygląda, Junior Fa, niekoniecznie tutaj coś widzę, Mahmudow, duży, macha rękoma, dobrze się go ogląda, nie na zasadzie, że coś specjalnego potrafi, ale jak się taki wielki mężczyzna przemieszczający po ringu zadaje te takie cepiaste ciosy, to niektórym podoba, można to oglądać. No natomiast te pozostałe walki są takimi, oprócz tych dwóch, które wymieniłem na początku, które oczywiście muszą budzić nasze zainteresowanie, jak walczy pięściarz numer 3 i numer 4 rankingu wagi ciężkiej, czyli Joshua i Deontay Wilder. Natomiast najbardziej bliską walką 50 na 50 to jest walka, to co zapowiedziałem na początku, że powiem, no bo to w pewnym momencie zrobił się Gerald Miller Show, Gerald Miller kontra Daniel Dubois. Czy po 50%? Ja myślę, że tak, że to jest bardzo bliska tego, że walka, żeby było po 50%, natomiast jak oglądałem to na żywo i Jarrell Miller mu powiedział, no muszę was rozruszać, bo tutaj jakoś nudnawo jest, no to mówię, o, za chwilę się zacznie, no i się zaczęło, między innymi delikatne sformułowanie w stylu Jarrella Millera do Daniela Dubois, praktycznie do niego mówił, jak byłeś takim głupkiem, że zgodziłeś się podpisać kontrakt na walkę ze mną, no to ja ci nakopię do dupy, po czym dorzuca, jak to Jarrell Miller, old school trash talk, dorzuca, że gdyby gówno miało twarz, to by wyglądało jak bliźniak Daniela Dubois. Nie można zestawić, dla tych z was, którzy nie wiedzą, nie można zestawić dwóch różnych ludzi, jeśli chodzi o sposób mówienia, trasztokowanie, niż Jarrell Miller i Daniel Dubois, bo Daniel Dubois po pierwsze nigdy tego nie robi, po drugie tego nie umie. Czyli tutaj przesądzony był wynik tego pojedynku na trasztoki, był od razu 1000-1 ciężki knockout po stronie Millera, zanim usiedli za stołem. To było na 100% wiadomo, że tak będzie. To było wiadomo na 100%, że będzie tutaj miazga. Przy okazji oczywiście również zahaczył AJ'a, przypomnę, złapany 3 razy na dragach. Ostatni raz, kiedy właśnie miał walczyć
czy przedostatni raz, przepraszam bardzo, kiedy miał walczyć z Antonem Joshuem, to wszystko tam wykryto, co tylko istniało u niego. No i tam podrzucił mu, że musisz zawalczyć z jakimiś czarnymi Amerykanami, to wtedy zobaczymy, jak będziesz wyglądał, jak cię nie zabije Deontay Wilder, to zawalcz ze mną, także masz do wyboru jedną z dwóch trucizn, albo Deontaya Wildera, albo mnie, ale ty się na pewno na to nie zgodzisz, w ogóle możesz mnie w dupę pocałować. AJ, naprawdę myślałem, że wstanie i tam będzie łomot, bo panowie się nie znoszą od tego czasu, kiedy miał z nim walczyć. Natomiast ograniczył się tylko i wyłącznie do tego, że za chwilę wstanie i ci dam po pysku, no i stwierdzeniem, że spier innego wyrazu na F użył czteroliterowego, natomiast cały czas rzucał mu spojrzenia, że jakby spojrzenie zabijało, to ten Black Polska, Black Cocktail Miller by tam leżał rozciągnięty z nogami w górze. Natomiast spojrzenie nie zabija, niczego tutaj spojrzeniem mu nie zrobił. Takie dodatkowe smaczki to było to, że na przykład pomimo, że był Eddie Hearn, to starano się zupełnie nie wymieniać firmy Matchroom. W ogóle, chyba tylko wymieniono pod koniec konferencji prasowej, a już. Takim numerem, który pokazuje, co myśli Matchroom Boxing, a dokładnie co myśli Anthony Joshua na temat Franka Warrena i Queensberry Promotions. To był moment, w którym prowadzący tą konferencję Dev Sani, człowiek, który nagle stał się człowiekiem od wszystkiego i od robienia konferencji w Queensberry i się widocznie spodobał szejkom, jak gościa nie trawię, bo dla mnie jego wypowiedzi to jest poziom zero. No i zadał pytanie AJ-owi, na co AJ w ogóle nawet go nie zauważył. W ogóle go nie zauważył, jakby nie było nic, zwrócił się do siedzącego obok Eddie Hearna i mówiąc, ty jesteś moim promotorem, ty możesz mi zadawać pytania. Ci, którzy skomentowali to, o Jezu, jak się obraził, co się stało temu AJ-owi, to już zobaczcie, co ten prowadzący konferencję mówił na temat AJ. Ja bym zrobił dokładnie to samo. Bo dla mnie to jest klasyczny wytwór YouTube'a. Człowiek, który prowadzi konferencję od niedawna prowadzi konferencję i Queensberry jest zrobiony za wielką gwiazdę. Poczytajcie jego wypowiedzi. Albo właściwie nie traćcie czasu. Także ja całkowicie się nie dziwię. Tu w ogóle było wyraźnie takie starcie sił. Jak najlepiej nie wymieniać w ogóle meczu i tak dalej. Wymieniani byli sponsorzy, to chyba nie wiem, Dev to chyba leciał z 7 czy 8, natomiast o Matchroom Boxing nie powiedział, a akurat tak się składa, że jego pięściarz, kto wie, czy oprócz Deontaya Wildera nie jest najbardziej znanym pięściarzem, to znaczy inaczej, światowo, to ja powiem, że więcej kibiców zna Deontaya Wildera, to w ogóle bez dwóch zdań, bo to też bzdura, jedna z tych komentarzy, bo miałem to włączone na dwóch różnych telewizorach, bo były dwa komentarze. Jedno to było DAZN, czyli wiadomo Matchroom, a drugie komentarze to były Queensberry. No, w momencie ktoś z Queensberry powiedział, że w sumie z tych dziennikarzy, nie wiem kto to był, ale którzy relacjonowali konferencję, powiedział, że gdyby Deontay Wilder wyszedł na ulicę, to by kompletnie nikt nie wiedział, kto to jest, odwrotnie niż Anthony Joshua, który wiadomo, wszyscy go wszędzie znają. To ja zapraszam Antoniego Joshua, żeby się przeszedł ulicami amerykańskich miast i zobaczymy, ilu ludzi go zatrzyma. No, klasyczne takie podgryzanie, małostkowe, straszliwe, natomiast prawda jest taka, że ani Eddie, ani Matchroom, ani Frank Warren, ani Queensberry nie mają kompletnie nic do gadania, bo oni za to nie płacą. Oni występują tutaj na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj. Ja ci płacę takie pieniądze, masz dostarczyć swojego pięściarza na konferencję prasową, tą i na walkę. Za to masz płacony czek. Jak ktokolwiek myśli, że jest inaczej, co do tej gali, podkreślam, co do tej gali, to nie ma zielonego pojęcia, jaki jest układ finansowy i jak to zostało zrobione. Kto inny, na zakończenie powtórzę raz, kto inny, przy pomocy jakich pieniędzy mógłby w ciągu 12 dni złożyć taką konferencję prasową i podpisać kontrakty, bo wszystkie kontrakty na wszystkie walki są już podpisane, niż ludzie, którzy dysponują nieograniczoną liczbą pieniędzy. Słuchajcie, trzymaneczko na razie, miłego wieczoru, show. To po prostu był show, a sam fakt, że się to udało zrobić, to jest dla mnie może nie jakimś szokiem niesamowitym, bo ja wiem, ile pieniądze potrafią zrobić, natomiast, że potrafią zrobić to tak, przy pomocy takiego ego,
przy pomocy jak wielkich pieniędzy trzeba było tutaj działać, żeby te wszystkie Igo, Frank, Eddie, pięściarze, Miller, Joshua, Wilder, wszyscy przy jednym stole, jak wielkie pieniądze musiały być położone, żeby ci panowie o tym swoim ego czy ego zapomnieli. Trzymaneczko, na razie.